Czas na polityczne espresso. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszych gości. Witam Panią poseł Katarzynę Sójkę, Prawo i Sprawiedliwość, gość w studio. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. A w połączeniu na Skype'ie jest z nami Pani Karolina Pawliczak. Dzień dobry, witam serdecznie, Lewica. Dzień dobry Pani redaktor, witam Panią poseł i witam wszystkich Państwa. Drogie Panie, zaczniemy od tego, co się wydarzyło wczoraj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej. Bardzo proszę, zobaczmy materiał. Ja do Kaczyńskiego, mówię o co chodzi. Ja do Kaczyńskiego. Człowiek, do którego idę i wiesz, do niego idę. Pan go zawoła, bo pan nie wie, o co chodzi. O, nie ma problemu się dowiadywać. Takie zachowanie. Nie będę panu tutaj zastosowywać. Dlaczego? Jak pan nie otworzy drzwi, to wybije jej, tylko pana zabije. No, chcesz zobaczyć? Chcesz się kurwa zmierzyć? Wołaj Kaczyńskiego. Jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy. Wołaj Kaczyńskiego. Wołaj Kaczyńskiego. Do kurwy nędzy. Właśnie nagranie z siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Drogie Panie, niezależnie od tego, czy jesteś Kaczyńskim, czy jesteś Tuskiem, czy jesteś Biedroniem, niezależnie od tego, ja myślę, że my się wszystkie tutaj zgodzimy, że takich sytuacji być nie powinno, Pani poseł. Z pewnością wszyscy się wspólnie zgodzimy, że takich sytuacji być nie powinno. Była to sytuacja dużych emocji, dużej agresji przede wszystkim i tak naprawdę niepewności, bo nie znamy do końca intencji, czy to były tylko groźby, czy to był rzeczywiście efekt wykonania tych groźb, o których słyszeliśmy. No oczywiście, że tak być nie powinno. Natomiast dzisiaj chyba spotykamy się coraz częściej, może nie z tak drastycznymi sytuacjami, natomiast widzimy to. Kogo tu obwiniać, trudno powiedzieć. Natomiast z pewnością i ja tak uważam, że w ostatnim czasie tej agresji jest coraz więcej i też ludzie, którzy mówią o polityce, właśnie są naładowani tymi emocjami. Ja osobiście myślę, że też jednym z czynników, i to też doświadczałam, były 2 lata temu marsze, które obserwowaliśmy na ulicach. Strajki kobiet. Strajki kobiet, tak, wywołane przez między innymi Martę Lempart. Dokładnie, przez panią Lempart. Nabuzowane, uważam, właśnie agresją, właśnie takimi emocjami, które jak przenoszą się na ludzi. Te emocje na temat tematów, o których ludzie do końca nie rozumieli tych tematów, bo wiele osób do końca nie wiedziało, jaki jest tak konkretny temat i co jest powodem i jak to wszystko wygląda. Natomiast porwano tych ludzi, wyprowadzono na ulicę. Sama obserwowałam. Niejednokrotnie były to też bardzo młode, nieletnie osoby. Dzieciaki nawet z podstawówki uczestniczyły w tych marszach. Wulgarnych marszach. Marszach nabuzowanych właśnie bardzo złymi emocjami. I myślę, że to się gdzieś przeniosło. Zresztą niejednokrotnie widzieliśmy też posłów opozycyjnych, posłów czy z Platformy Obywatelskiej, czy posłów również z Lewicy, którzy uczestniczyli w tych marszach, jakby je wspierali swoją osobą. Widzieliśmy też, ja jestem z Wielkopolski, więc w Poznaniu widziałam jednego z posłów, poseł Szłapka, też nawiązywał, bo wtedy powstało słynne hasło, też nabuzowane agresją, brakiem kultury, to chamstwa, hasło tych gwiazdek, którym on skandował na ulicach Poznania, ale to nie tylko on, wielu polityków opozycyjnych nigdy się nie odcięło od tych złych emocji, od tego wulgaryzmu, od tego chamstwa. Ale przede wszystkim dzisiaj przynosi to, uważam, właśnie takie efekty, bo niejednokrotnie spotykamy ludzi, którzy właśnie tymi emocjami dzisiaj do nas mówią. No i postawmy tutaj przecinek. Pani Karolina Pawliczak, pani poseł, co pani sądzi o tym nagraniu?
No przede wszystkim myślę, że wszyscy jesteśmy zszokowani. Ja przyznam, że z przerażeniem, choć nie ukrywam, że dużo w życiu widziałam różnej agresji, ale robi to wrażenie. Wyobraziłam sobie, gdyby taki mężczyzna przyszedł do zwykłego biura, przepraszam za słowo zwykłego, no ale jednak biuro pana prezesa Kaczyńskiego jest, jak widać, dużo bardziej chronione. Oczywiście wyszedł człowiek ochroniarz, który dobrze, że tak zareagował. Natomiast wiele biur przecież nie ma takiej ochrony. My nie posiadamy żadnych tutaj takich czynników ochronnych w postaci czy osób, czy nawet zwykłej ochrony, która byłaby takim systemem przyzywowym. Także przyznam szczerze, że no przerażające. Ja nie chciałabym w odniesieniu do słów pani poseł nadawać temu wszystkiemu znaczenia stricte politycznego, bo oczywiście możemy mieć ogromne wątpliwości dzisiaj co do debaty publicznej, co do języka debaty publicznej. Ja też mogłabym tutaj od razu odpowiedzieć tym, co mówi pan prezes Kaczyński, jak mówił o zdradzieckich mordach, jak mówił o kanaliach, jak mówił o Hołocie, jak mówił zupełnie niedawno o osobach mniej rozgarniętych, czyli tych, którzy należą do opozycji. No ale zostawmy to na chwilę na bok. Zostawmy to, drodzy państwo. Ja osobiście jestem przeciwna wszelkiego rodzaju takim aktom agresji. Uważam, że należy to potępić i my politycy odpowiedzialni właśnie za słowo, bo to słowo się po prostu niesie. Mamy trochę inne możliwości występowania właśnie w debatach publicznych, kiedy słyszą nas mieszkańcy, obywatele, obywatelki naszego kraju i to ten język debaty to jest właśnie nasza odpowiedzialność. Ja często o to apeluję. Mnie się nie podoba język pani Marty Lempart. Oczywiście on jest bardzo, powiedziałabym, nośny. Być może czasem trzeba powiedzieć trochę głośniej i trochę ostrzej. Ale ja to krytykuję i zawsze krytykowałam. Uważam, że tego typu język i takie zachowanie niestety robią krzywdę dobrym ideom, które były choćby podniesione w marszach kobiet te 2 lata, a i rok temu, bo przecież co roku właściwie kobiety i również w tym roku to miało miejsce w odniesieniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i protestują i się z tym nie zgadzają. W związku z tym, żeby była jasność, i po naszej stronie opozycyjnej są osoby, które się po prostu z tym nie zgadzają. Ja uważam, że tego typu manifestacje powinny być pokojowe. Język debaty powinien być kulturalny. Oczywiście czasem można coś ostrzej powiedzieć, ale to wszystko powinno być w granicach normy. Nigdy nie wolno przekraczać pewnej bariery, dlatego że właśnie mogą być tego takie oto konsekwencje, jakie mieliśmy przed chwilą przedstawione na filmie. Drogie panie, ja przypomnę tylko datę 19 października 2010 rok. Biuro Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, a dokładnie biuro między innymi pana europosła Wojciechowskiego i posła Jagieły. Tam dochodzi do tragicznego wydarzenia, właśnie do takiego ataku, w którym tak naprawdę śmierć poniosła jedna osoba, czyli już świętej pamięci Marek Krosiak, natomiast druga osoba, pan Paweł Kowalski, został wtedy zraniony nożem. Wielka tragedia. I niestety, ale po tym wydarzeniu, 12 lat później, mamy cały czas tego typu sytuacje. Pani poseł, ja się zastanawiam, czy możemy tutaj szukać winnych? Która grupa polityczna? Ponieważ ja pamiętam bardzo dobrze jedno wystąpienie. I w trakcie tego wystąpienia, między innymi Radosław Sikorski powiedział, drżniemy w atachę. Pani poseł, czy to w tym kierunku redaktor ma? Bo ja nie chcę szukać tutaj świętych w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście. Bo ten język jest bardzo gorący w trakcie debat sejmowych bardzo. Rzeczywiście. Ale to drżniemy w atachę jakoś utknęło mi w pamięci. No to jest jeden z takich tekstów, ale myślę, że tych takich tekstów naprawdę nie
nie wspierających tej całej sytuacji pozytywnie jest więcej. I najgorsze dla mnie jest to, bo tutaj w wielu kwestiach z panią poseł się zgodzę, natomiast najgorsze jest to, że politycy opozycyjni akurat od tych słów się nie odcinają. Tak naprawdę nie ma komentarzy, które mówią, które będą potępiające, nie ma sytuacji, które będą dyscyplinujące chociażby w partii, tak jak mówimy o słowach pana Radosława Sikorskiego. Nie było takiej sytuacji, która byłaby dyscyplinująca za te słowa i nie było informacji wyjaśniających, że inni politycy się z tym nie zgadzają i bardzo jednoznacznie się od tego odcinają. Takie słowa na pewno nie służą nikomu. Ja życzyłabym sobie, żeby politycy naprawdę mocno przemyśleli, bo widzieliśmy kwestie budowy muru na granicy z Białorusią i tej całej sytuacji w ubiegłym roku i też słowa polityków opozycyjnych w stosunku do Straży Granicznej, do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Widzieliśmy słowa, może nie tyle polityków, ale oni wspierali Marsze Kobiet do policji. Widzieliśmy, jak pani Marta Lempart traktowała brak szacunku totalny do funkcjonariuszy policji. I dzisiaj to się właśnie przenosi. To jest takie pewne pozwolenie na to, okej, pani poseł mówi, że nie wspiera, ale wielu polityków jednak jedną grubą kreską nie odcina się od tych słów. Zastanawiam się. Ta sytuacja w Łodzi, o której dzisiaj wspominamy, tak naprawdę nie możemy przewidzieć, jakby się to... Gdyby akurat to był moment, kiedy wychodzi prezes Kaczyński, właśnie przez te drzwi wychodzi z siedziby i spotyka tego człowieka. Ale mieliśmy też tak naprawdę to niedawno, bo kilka lat temu zabójstwo prezydenta Gdańska, prawda? Dokładnie. Kolejna. Karolina Pawliczak. Pani poseł. Naprawdę zastanawiam się, co możemy zrobić w tej sytuacji, co państwo mogą zrobić, żeby jednak te emocje polityczne obniżyć. Niestety obawiam się i bardzo bym tego nie chciała, od razu mówię, ale niestety obawiam się, pani redaktor, pani poseł, szanowni państwo, że wkraczamy w najbardziej emocjonalny etap, czyli okres przedwyborczy i to będzie czas na pewno z każdej strony sporych emocji politycznych i czasem te emocje na tyle puszczą, że właśnie różne słowa mogą z ust polityków paść. Nie chciałabym, aby tak było, bo ja również doznałam takiej właśnie agresji stricte materialnej i nie tylko, bo po jednym ze spotkań z mieszkańcami akurat w Ostrowie Wielkopolskim biuro moje poselskie zostało nie tyle zdewastowane, bo nie weszli do środka, ale drzwi zostały oblane farbą. Prawdopodobnie zrobili to narodowcy, czyli osoby skupione gdzieś tam w tych bardzo radykalnych, prawicowych ruchach. Natomiast ja rozumiem, że my politycy bierzemy, choć może nie źle to zabrzmi, może nie powinno tak to zabrzmieć, ale jakby w naszej pracy, w naszym zawodzie jest wpisane pewne ryzyko, że do takich sytuacji może dojść, czyli jesteśmy może bardziej nawet narażeni na tego typu emocjonalne sytuacje. Natomiast z drugiej strony też powinniśmy być odpowiedzialni za to, co mówimy, ponieważ właśnie te sytuacje mogą być konsekwencją tego, co się dzieje na tej arenie politycznej, czy na scenach politycznych. Dobrze, to ja powiem w naszym kraju. Razie do pani poseł tutaj w studio. Może to, bo jesteśmy rok przed kampanią, ale ona już oczywiście trwa. Ruszyła. Nie, prawda? Tak. Jesteśmy rok przed wyborami, ta kampania, prekampania, ona już trwa. Ja się bardzo boję tego, co będzie za pół roku, tego, co będzie za rok, jeżeli tak to ma wyglądać. Czy to nie jest ten, dosłownie ta czerwona lampka, która się powinna zaświecić wszystkim politykom? Myślę, że to jest bardzo dobre zdanie, bardzo dobre słowo, że jednak powinna ta lampka się zapalić i być może ta debata powinna zrezygnować właśnie z tych agresywnych argumentów, z tych emocji, które już nawet dzisiaj obserwujemy. Te słowa różne padają, ta agresja dzisiaj już jest widoczna. Oczywiście znowu zgodzę się z panią poseł, że powinniśmy zwrócić na to uwagę, powinniśmy nieco przystopować. Dobrze by było, żeby ta debata była przede wszystkim merytoryczna. Natomiast bardzo łatwo podnieść emocje u ludzi, ich poprowadzić i wtedy nawet ludzie nie wiedzą. Tak było też z tymi marszami. Wiele osób nie wiedziało, z jakiego powodu
Sądu maszeruje. Moje biuro również było punktem ataku, też było zniszczone. I tak naprawdę i wtedy akurat przeciwnicy partyjni, których poniosły emocje strajku kobiet, pojawiły się pod moim biurem. I myślę, że dzisiaj ewidentnie powinniśmy o tym mówić. Myślę, że to jest dobry początek, pani redaktor. Ja mam nadzieję, drogi pani, naprawdę, bo to niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania kto jest. Tutaj chodzi po prostu o bezpieczeństwo. Każdy wykonuje jakąś funkcję. Tu chodzi o bezpieczeństwo, a jak się okazuje, też i o życie. Ale myślę, że też i komfort Polek i Polaków, bo dzisiaj są inne trudne sytuacje, z którymi Polacy, my wszyscy musimy się mierzyć. Więc podgrzewanie tego czysto politycznymi intencjami, bo niewątpliwie tak często jest, myślę, że nie służy nikomu, a przede wszystkim w tej trudnej sytuacji Polkom i Polakom to nie służy. Dobrze, drogie panie, to w takim razie przejdźmy do tego, co dzisiaj w Sejmie. To znaczy między innymi zmiany w prawie oświatowym. Niektórzy nazywają to Lex Czarnek, niektórzy nazywają to po prostu prawem oświatowym. Ja zacznę od pani poseł Katarzyny Sójki. Co ma się zmienić według tych zmian, o których dzisiaj, na których tematy będziecie dzisiaj debatować? Była ustawa oświatowa, która została zawetowana przez prezydenta w marcu tego roku. Natomiast prezydent bardzo jasno się wtedy wypowiedział, że jest wiele punktów właśnie w tej ustawie, które są niezwykle istotne i z którymi się oczywiście zgadza. I dzisiaj ta ustawa wraca właśnie w tej formule, którą również wtedy akceptowałby prezydent. Ale przede wszystkim, co najważniejsze, co wynika z tej ustawy, to wzmocnienie roli rodziców, roli kuratora w kwestii funkcjonowania szkół. Przede wszystkim rodziców i tutaj jest kwestia organizacji pozarządowych, które mogą przyjść do szkoły, wejść do szkoły i prowadzić zajęcia pozalekcyjne. I właśnie ta ustawa ma mieć za sobą te informacje, że rodzice mają prawo decydować, tak? Mają czy wyrażają prawo zgodę do decyzji, na takie dodatkowe zajęcia. Dokładnie. Dokładnie to jest jeden z tych czynników. Ale do roli kuratora było wiele takich, powiedziałabym, zastrzeżeń ze strony na przykład opozycji, pani poseł. Były te zastrzeżenia, natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby kurator nie miał wpływu na to, co dzieje się dzisiaj w szkole. No, szkoła nie może być sama sobie. Dyrektor i nauczyciele nie mogą tej szkoły prowadzić według własnego uznania. Jest organ nadrzędny, którym jest między innymi kurator. Jest Rada Rodziców, która uważam, że powinna i ma duży wpływ na to, jak funkcjonuje szkoła. Dlatego myślę, że tutaj nie wiem, jakie były intencje do końca posłów, którzy krytykowali te zmiany. Być może za chwilę się dowiemy. Natomiast ta rola tych dwóch jednostek jest niezwykle istotna. Karolina Pawliczak, powinni rodzice więcej, częściej decydować w sprawach szkoły? Kurator również czy nie? Oczywiście, że powinni decydować, natomiast to wcale nie znaczy, że tak jak do tej pory było, że rodzice mieli te prawa w jakikolwiek sposób ograniczone. Natomiast w mojej ocenie właśnie wzmocnienie kompetencji kuratora to jest przejęcie w dużej mierze znowu kolejnych obszarów przez obecnie rządzących rękoma pana, to już mówię tak wprost, bardzo skrótowo, rękoma ministra Czarnka, który po prostu chce indoktrynować i zawłaszczyć, na ile się da, wszystko to, co w szkole funkcjonuje. Szkoła powinna być wolna, proszę państwa. I gdyby tak było wspaniale, jak mówi tutaj pani poseł, i gdyby wszystko to było tak dobrze realizowane w trakcie procesu legislacyjnego, jak mówi minister Czarnek, to nie byłoby tak wiele protestów, a przecież wczoraj odbył się pod Sejmem duży protest. Być może dzisiaj i jutro w czasie trwania posiedzenia Sejmu te protesty nauczycieli, nie tylko nauczycieli, bo one są wspierane również przez rodziców, się odbywają. Zatem skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego są protesty? Dlaczego tworzą się określone grupy protestacyjne? A czy to właśnie nie chodzi o to, żeby podkręcić te emocje polityczne, pani poseł? Czy to właśnie... No właśnie, pani redaktor, ja zawsze mam takie dylematy, że to na pewno za tym stoi opozycja. Za samorządowcami stoi opozycja, za nauczycielami,
Wczoraj miałam takie duże spotkanie, co prawda temat dotyczy Centralnego Portu Komunikacyjnego i protestów mieszkańców w tej sprawie. Rozumiem, że też za tym stoi opozycja. No nie, proszę państwa, mieszkańcy się sami organizują. Ale pani poseł, przyzna pani, że każdy protest podkręca emocje. Każdy protest daje powody do tego, żeby rozmawiać właśnie o tym w mediach między innymi. Ale to jest wolne prawo do zgromadzeń. Oczywiście, że tak. To gdzie mają ludzie, że tak powiem, zaprotestować? Gdzie mają pokazać swoje stanowisko, jak nie właśnie pod Sejmem? Dobrze, to postawmy tu przecinek, pani poseł. To zapytam panią Katarzynę Sójkę. Pani poseł, indoktrynacja. Takie słowa na pewno będą dzisiaj padały podczas tej debaty w Sejmie. Pewnie tak. Ja jeszcze tylko się odniosę, bo wczoraj widziałam ten proces. On akurat nie był taki duży, byłam pod Sejmem. Natomiast jako rodzic chciałam też powiedzieć, że jako nie tyle polityk, ale jako rodzic nie wyobrażam sobie tego, że dowolne organizacje pozarządowe wchodzą do szkoły i mówią dzieciom o dowolnych rzeczach i nie jest to kontrolowane przez rodziców czy przez kuratora. Nie zgodzę się z tym. No, uważam, że kurator jako jednostka nadrzędna ma prawo wiedzieć i ma prawo też w pewnym stopniu decydować o ale też i ponosi konsekwencje później swoich decyzji. Ale oczywiście, właśnie, decyzja, konsekwencje są jakby związane z decyzją. Więc nie można tu mówić o tym, że kurator nie powinien mieć takiej dowolności i takiego prawa, żeby tym nadzorować, bo ponosi właśnie odpowiedzialność i ponosi konsekwencje tych decyzji. Ja tylko jedno zdanie, pani Karolino Pawliczak. Nigdy nie było tak i tak naprawdę nigdy nie zdarzyły się do tej pory jakieś niepokojące sytuacje, żeby wchodziły jakieś organizacje, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, jeśli chodzi oczywiście o ten obszar szkoły, o różnego rodzaju prelekcje, spotkania z uczniami. I nauczyciel, czy też dyrektor szkoły oczywiście ma prawo i absolutnie jest tu pełna dowolność do powiadamiania również organu nadzoru o tym, co się w szkole dzieje. Ja myślę, że to jest po prostu takie znowu tylnymi drzwiami wchodzenie w szkoły przez ministra Czarnka, zawłaszczanie tych obszarów, gdzie jeszcze nie ma wpływu i takie znowu budowanie, no w mojej ocenie też tych złych emocji, czyli strachu, pokazywania, że ja wam pokażę, ja mam siłę, dobra, ja mam moc sprawczą. Drogie panie, to jedno zdanie, bo jeszcze jeden temat chciałabym tutaj do tego narzędzia dodać. Absolutnie się z tym nie zgodzę. Rola kuratora zawsze była istotna i nie widzę powodów, dla których potrzeba by była taka, by tę rolę umniejszać. Ale nie umniejsza, pani poseł. Nie widzę takiej roli kuratora. I myślę, że to, że kurator wie, jakie organizacje, bo pani poseł mówi, że nic groźnego się nie działo, ale tak jak dzisiaj sytuacja na Nowogrodzkiej, no przychodzi osoba i nie wiemy, jaką ona ma intencję, tak samo może być, uważam, z organizacjami pozarządowymi, bo jedna będzie mówić o tym, druga o tym. Uważam, że kurator powinien być o tym poinformowany, a przede wszystkim rodzice powinni być poinformowani, na czym ta prelekcja, o której pani poseł mówi, będzie polegać. Drogie panie, to jeszcze na koniec ostatni wątek, tutaj dosłownie po minucie. No wychodzi na to, ja może powiem tak, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Lewica chyba dzisiaj powinniście państwo się cieszyć u siebie w ugrupowaniach, bo ta Platforma ma trochę pod górę ostatnio. Szczególnie Donald Tusk ma pod górę. Zastanawiam się, czy pani Karolina Pawliczak też się cieszy z tych takich na pewno małych wtop czy klap Donalda Tuska i całej też Platformy. Okazuje się, według zeznań Marcina W., czy jest wiarygodną osobą, myślę, że to oceni przede wszystkim prokuratura, ale okazuje się, że rzeczywiście na przykład żona pana Grzegorza Napieralskiego dostała pieniądze od Marcina W., że zostały takie przelewy wykonywane. Tak informuje Super Express między innymi. Jestem bardzo ciekawa zdania pani Karoliny Pawliczak. Czy Lewica dzisiaj no, gdzieś tam po cichu się cieszy z tej niedoli Platformy Obywatelskiej? Ja uważam, że absolutnie nie ma żadnego powodu do radości ani do uciechy, jeżeli jakakolwiek partia po stronie opozycyjnej ma kłopoty. Aczkolwiek, żeby była jasność, nie uważam, że to są jakiekolwiek kłopoty, dlatego że cała ta akcja jest spreparowana. Wiarygodność pana Marcina W. jest żadna w mojej ocenie. Mało tego, uważam, że minister Ziobro przekroczył swoje uprawnienia. Mamy tutaj już również opinie ekspertów w tej sprawie, pokazując wybiórczo, zupełnie wybiórczo protokoły zeznań pana Marcina W. Nie został sprowokowany?
I ja myślę, że odczekał na to właśnie, aby odpowiednią chwilę, aby przedstawić te protokoły, tylko żeby była jasność. My nie wiemy, czy to są wszystkie protokoły, jaka to jest część. Przedstawił dokładnie to, co było jemu wygodne i to, co dzisiaj, i to, na czym dzisiaj się opiera również, w cudzysłowie mówiąc, wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, skoro ta partia w dużej mierze o tym mówi od rana właściwie do wieczora i to jest dzisiaj punkt wyjścia, jeśli chodzi o państwa wiarygodność również jako partii. Pani Katarzyna Słyka, pani poseł, to jak to jest? W PiS-ie święto czy nie? Z tej niedoli Tuska. Nie wiem, czy święto, ale czy bardzo nie? Duża uwaga. No, mamy sytuację, kiedy Donald Tusk wychodzi i mówi, że wiarygodnym człowiekiem jest Marcin W. Po czym okazuje się, że Marcin W. mówi, że syn Donalda Tuska jest związany z przyjęciem łapówki. 600 tysięcy euro to 600 000 nie mała euro. Suma w reklamówce, ale dzień, ponoć. Chwilę wcześniej właśnie Donald Tusk mówił, uwierzytelniał właśnie dokładnie tą osobę i mówił, że to jest osoba wiarygodna, więc nie wiem, kto jest bardziej wiarygodny. Nie, czy powiedział, Donald Tusk, że jest który, świadkiem korony, czy Donald Tusk, małym świadkiem który, korony. Jeszcze nie jest, ubiegał się pani poseł, ale tak, nie ma tego statusu. Więc nie wiem, kto jest bardziej wiarygodny, czy Donald Tusk, który mówi, że Marcin W. jest wiarygodny, czy Marcin W., który mówi, że syn Donalda Tuska przyjął łapówkę. Mamy kontynuację, bo również w tych zeznaniach była kwestia wpłaty na konta fundacji żony Grzegorza Napieralskiego, posła Platformy Obywatelskiej. I co się okazuje? Znowu można by było powiedzieć, że zeznania Marcina W. wcale nie są wiarygodne, pomimo że Donald Tusk twierdzi, że są wiarygodne, ale mamy sytuację, kiedy dochodzi do momentu, gdzie można sprawdzić pewne rzeczy i okazuje się, że są jakieś dowody, które mówią o tym, że te wpłaty zaistniały. Ale więc, jakie no, sytuacja, dowody, pani poseł? Ja jakie mówię, są dowody? No, myślę, że rachunki bankowe wskażą, jeżeli będzie taka konieczność, pani poseł, czy nie? No to może przypuszczenia, natomiast są informacje, które idą dalej i zaczynają uwiarygadniać, uwierzytelniać to, że to być sprawdzi, może są... trwa, tak? Tak, no że właśnie. Być może Donald Tusk no właśnie, miał rację, gdzie jest że... prokuratura, która powinna dokładnie, wiarygodnie te sprawy sprawdzać, a nie tylko i wyłącznie natomiast dzisiaj mamy do czynienia ze spekulacjami medialnymi. Trzeba jasno powiedzieć, że tak to Donald naprawdę. Tusk pierwszy wyszedł z tą informacją, że świadek Marcin W. jest osobą wiarygodną. No i rzeczywiście, mamy coś tam się sytuacji. Wydarzyło, zadziało się dużo, ale to już myślę, że na następne rozmowy. Drogi panie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Słyka, Prawo i Sprawiedliwość, gość w studio. Dziękuję pani bardzo, poseł. Dziękuję i dziękuję bardzo. Pani poseł na Skype'ie, Karolina Pawliczak, Lewica. Bardzo również pani dziękuję za spotkanie, a już za chwilę na antenie Telewizji Republika Beata Kempa, eurodeputowana Solidarnej Polski. Do zobaczenia.